Anna Wojda, witam Państwa serdecznie. To jest program Rzecz o Prawie, a w nim pierwszy gość Mikołaj Woźniak, dyrektor w dziale prawno-podatkowym PWC. Dzień dobry, witam Pana serdecznie. Dzień dobry. Ministerstwo Finansów ujawniło, ile płacą kluczowi przedsiębiorcy w Polsce. I tak zastanawiam się, czemu te dane mają służyć, bo czy każdy musi wiedzieć, jaki duża firma miała przychód, jakie miała koszty, ile zapłaciła podatku, po co to wszystko? Myślę, że jest to element pokazywania społeczeństwu, jak poszczególne biznesy kontrybuują do gospodarki, kontrybują do społeczeństwa w domyśle, które kontrybują odpowiednio, a które kontrybują być może za mało. Myślę, że to są motywy ze strony Ministerstwa Finansów, natomiast warto tą publikację też nakreślić w szerszym kontekście. Tego typu działania związane z transparentnością podatkową są powszechne też w innych krajach. To może przybrać albo tak jak w Wielkiej Brytanii trzeba publikować strategię podatkową, czyli pokazać, jakimi kryteriami się kierujemy przy podejmowaniu decyzji podatkowych. Ale to też duże firmy publikują. Dokładnie. To jest podobne, to jest inne dane publikujemy, natomiast podobny jest, powiedziałbym, cel. Czyli wymagamy od biznesu, żeby był transparentny, powiedział, co robi. W przypadku Polski te dane po prostu ujawnia Ministerstwo Finansów. Przykładowo w Australii jest taki kodeks dobrej firmy publikowany przez ministerstwo i po prostu firmy stają się jego sygnatariuszami. Są to różne sposoby na pokazanie, w jaki sposób biznes powinien działać, jakimi motywami się kieruje i jakie są tego efekty. W Polsce postawiono na pokazanie efektów. No dobrze, ale czy te dane, które publikuje Ministerstwo Finansów, one rzeczywiście pokazują całą prawdę o danej firmie? Nie pokazują. No tak, myślę, że ktoś idzie, patrzy na te dane i myśli sobie, firma zapłaciła niewielki podatek, a przecież mogła korzystać z ulg zupełnie legalnie, a ktoś sobie pomyśli, nie wie, że ona korzystała z tych ulg, pomyśli sobie, zapłaciła mały podatek, pewnie, mówiąc kolokwialnie, kombinuje. Zdecydowanie, to znaczy warto jest te liczby osadzić w kontekście i sama publikacja Ministerstwa Finansów tego kontekstu nie dostarcza. Myślę, że to jest też w związku z tym zadanie przedsiębiorców, żeby być może proaktywnie, być może później reagując na publikację danych, pokazać, czym się kierowali. Bardzo dobry przykład Pani przytoczyła, bo weźmy pod uwagę chociażby ulgę na badanie i rozwój. Jest to ulga, która jest zapisana w przepisach po to, żeby stymulować odpowiedni sektor polskiej gospodarki. Chcemy ściągać biznesy oparte na wiedzy. Jest to jeden z kluczowych elementów też polityki gospodarczej rządu. Co więcej, ta ulga od tego roku jest atrakcyjniejsza niż była w latach ubiegłych. Tak, przepisy się zmieniły i jest szansa, że więcej firm będzie z ulgi korzystało. Dokładnie tak. Podatnik, który będzie z niej korzystał w dużym stopniu, będzie tego podatku po prostu płacił mało, a tak naprawdę realizuje politykę rządu. I tu jest właśnie zadanie dla podatników, żeby pokazać taki właśnie kontekst, który z samych danych nie będzie wynikał. Tutaj można by wymieniać specjalna strefa ekonomiczna, czasami jakieś przesunięcia na przestrzeni lat, czasami biznes zaczynając inwestycje w Polsce mógł ponosić po prostu straty i ma prawo przez 5 lat rozliczać tą stratę w CIT-cie. To po prostu wynika z przepisów, więc ważny jest ten kontekst, ważne jest pokazanie szerszego tła. Zastanawiam się tylko, jak firma ma ten kontekst pokazać, przekazując dane do ministerstwa. Ministerstwo to dane opublikuje same i tam pewnie tej przestrzeni nie mamy. Wydaje mi się, że działania, które ja bym podjął, gdybym był dyrektorem podatkowym, prawdopodobnie przygotowałbym na przykład jakiś komunikat, który pokazywałby, z czego te dane wynikają. Może nawet pokazałbym trochę szersze rozliczenie, jak doszliśmy do takiego wyniku, z jakich ulg to wynika, żeby po prostu pokazać, czym się kierujemy. Byłoby to bardziej przejrzyste. Zdecydowanie. Trzeba nam rzeczywiście transparentności podatkowej? Ja wierzę, że to jest dobry trend. On jest trudny, bo te wszystkie zagadnienia, o które Pani mnie wcześniej zapytała, się pojawiają, czyli jak zaadresować. Natomiast dzieje się tak wszędzie. Myślę, że nawet jak spojrzymy szerzej, jeszcze parę lat temu artykuły podatkowe były raczej kierowane do specjalistów. Czytali je tacy ludzie jak ja, na przykład. Wydaje mi się, że w tej chwili, z racji tego, że odpowiednia ilość płaconego podatku jest tematem, który się pojawia często w polityce. Jest tematem, który coraz częściej pojawia się w prasie, nie tylko na stronach żółtych, na przykład tak jak u Państwa, tylko pojawia się też w szerszym kontekście, prawda? To, czy firmy płacą odpowiednią kwotę, czy nie, czy osoby, które zarabiają w tym kraju mniej, czy więcej płacą odpowiednie kwoty, jest tematem istotnym do prasy. A to już samo w sobie jest wprowadzenie większej transparentności spowoduje, że po prostu będzie więcej informacji na rynku, w oparciu o których można społeczeństwo informować o tym, skąd państwo czerpie dochody, jak czerpie i kto ich tak naprawdę płaci najwięcej. A zastanawiam się tylko, czemu ta transparentność jest tylko w CIT, w
Polsce, bo przecież to jest tylko niewielka część wpływów budżetowych. To jest dobre pytanie. I szczerze mówiąc, nie wiem, co kierowało ministerstwem. Natomiast moje takie spekulacje byłyby takie, że jeżeli chodzi o VAT, bardzo dużo się w ostatnim czasie już zadziało. Mamy jednolity plik kontrolny, mamy system STIR i tak dalej, i tak dalej. Można by wymieniać. Więc wydaje mi się, że jest taka natura, że jeżeli chodzi o VAT, poczucie po stronie rządu jest takie, że wiele z kwestii, które były problematyczne, zostały zaadresowane już dostępnymi metodami. Zresztą minister Gruza wielokrotnie o tym mówi, że jeżeli chodzi o VAT, to wiele, jeżeli chodzi o domykanie luki VAT-owskiej, udało się zrobić. Natomiast już jeżeli chodzi o CIT, te działania też się toczą. Mieliśmy zmianę w przepisach o cenach transferowych, mamy cały czas zmiany w CIT-cie, natomiast te zmiany postępują wolniej i być może właśnie publikowanie danych jest kolejnym elementem pokazania CIT-u w szerszym kontekście. I być może jest to próba też wywarcia presji na podatników, natomiast wierzę, że podatnicy, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków, będą bardzo łatwo w stanie tą presję z siebie zwrócić. To na koniec jeszcze porozmawiajmy o ryzyku, bo zwiększenie transparentności podatkowej wiąże się z ryzykiem, bo skoro ujawniane są dane dotyczące tylko dużych firm, no to ci mniejsi konkurenci są nadal anonimowi dla administracji podatkowej. To prawda. Tutaj brak jest równowagi. Znowu trudno mi przewidzieć, czym kierował się rząd przy publikacji tylko danych największych podatników. Sądzę, że to mogły być takie przyczyny pragmatyczne, że to po prostu byłaby bardzo obszerna, trudna publikacja. Natomiast zgadzam się, jeżeli chodzi o jakieś kwestie konkurencyjne, więksi są lepiej, będą lepiej prześwietleni niż mniejsze firmy, co wydaje mi się niekoniecznie jest słusznym trendem. No, ale może w przyszłości mniejsze również będą musiały ujawnić swoje dane. Czas pokaże. Kto wie, w JPK-u była progresja, coraz więcej podmiotów dochodziło, może i tutaj. Zobaczymy. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Mikołaj Woźniak, dyrektor w dziale prawno-podatkowym PwC. Dziękuję Państwu za uwagę i po przerwie zapraszam na kolejną rozmowę.